Elżbieta Szumska, jedyna w świecie właścicielka kopalni złota, ale nie jest obwieszona złotem, a złotem są turyści. Jak do tego doszło, że właśnie pani zajęła się turystyką i kopalnią złota w Złotymstoku? Droga była długa, trudna, ale na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć śmiało, że szczęśliwie się to wszystko zakończyło. A zaczęło się w roku 96, kiedy w Złotymstoku powstała podziemna trasa turystyczna kopalnia złota. Pomysłodawcą był ówczesny burmistrz miasta Wiktor Lubieniecki, który uwierzył w podziemia, uwierzył w te dziury, że one mogą zmienić oblicze miasta. Miasta, w którym no, niewiele jest przemysłu, rolnictwo też nie jest w najlepszym stanie, więc turystyka takim była zielonym światełkiem jakby dla tego miasta i nadzieją. W 96 roku powstała spółka, Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Kopalnia Złota, w której 40% udziałów miała gmina i 60% udziałów osoby indywidualne. Wiadomo było, że gmina nie miała pieniędzy, żeby sama otworzyć taką podziemną trasę. Miała teren, miała obiekty podziemne, natomiast nie było pieniędzy. I zgłosiło się sporo inwestorów z zewnątrz, głównie to były osoby z Lubina, z Wrocławia, które uwierzyły w pomysł burmistrza, zainwestowały te osoby swoje pieniądze, czas. Jedna z osób miała firmę górniczą, więc tutaj te wszystkie prace górnicze były wykonywane właśnie przez tą osobę. Także w bardzo krótkim czasie, 28 maja w 96 było otwarcie pierwszej trasy Sztolni Gertruda. Ja wtedy byłam przewodniczką. Poszukiwane były osoby do prowadzenia tych osób i pomyślałam sobie, że Anusz Widelec, mogę spróbować. Akurat w tym czasie pracowałam w sklepie w Ząbkowicach Śląskich. Tylko mogłam w soboty, niedzielę przyjeżdżać do kopalni i prowadzić. Trzeba było się przygotować do tego, żeby wiedzieć, co mówić o kopalni złota. Ja jak już coś wchodzę, to tak z całym sercem i z takim wielkim zaangażowaniem, więc oczywiście jak najszybciej zrobiłam sobie kurs przewodnika sudeckiego. Zdałam ten kurs, było bardzo trudno, bo to trzeba było całą historię Śląska, całą geologię tego terenu, architekturę. Nauczyłam się tego wszystkiego, zdałam już z blachą przewodnika sudeckiego, oprowadzałam tutaj turystów. Tylko że zdałam sobie sprawę, że wiedza jest bardzo potrzebna, bo ludzie zadają pytania, ale kiedy tak pamiętam, to było pierwsze wystąpienie przed turystami, zaczęłam opowiadać historię, geologię i po jakimś czasie widzę takie smutne twarze tych turystów, którzy chcieliby już iść dalej, coś zobaczyć, dotknąć. A ja im tą datę mówię, jedna, druga, mam przecież głowę pełną tej wiedzy. I zdałam sobie sprawę, że to nie o to chodzi. Że lepiej tym ludziom powiedzieć jakąś legendę, jakąś historię ciekawą o Kolumbie, który dzięki naszemu złotu mógł wypłynąć dookoła świata. O Napoleonie, który był podtruwany arszenikiem ze Złotego Stoku. I to chwyciło. Jak to opowiadałam, to widziałam błyski w oczach tych ludzi i zainteresowanie. I oprowadzałam w ten sposób przez 3 lata. Po 3 latach, w roku 99, udziałowcy, gmina stwierdzili, że biznes jest nieciekawy, że kopalnia złota nie przynosi tyle złota, ile oczekiwali, spodziewali się. I w 99 roku był ogłoszony przetarg na trasę turystyczną. Oczywiście wystartowałam w tym przetargu i udało mi się ten przetarg wygrać. Kwota dzierżawna była bardzo, bardzo duża, jak na tamte czasy, bo to była kwota 180 tysięcy rocznie, a oprowadzając tutaj przez te wcześniejsze lata, byłam mocno zaangażowana w prowadzenie tej firmy ze względu na to, że prezesem przez te 3 lata była osoba z zewnątrz, osoba z Wrocławia albo z Lubina i cały ciężar jakby prowadzenia tej firmy spadał na mnie. Byłam takim pełnomocnikiem zarządu, no wszystkim. I pracowałam jako księgowa, tam pomagałam, pilotowałam, prowadziłam, ukierunkowywałam. Więc w 99 roku byłam już przygotowana, wiedziałam do czego podchodzę i przystąpiłam do przetargu. Ten przetarg wygrałam, kwota była bardzo wysoka, wiedziałam, że przez ileś lat będę pracowała tylko i wyłącznie na czynsz dzierżawny, ale wierzyłam w to, że kiedyś podwoję ilość turystów i kiedyś naprawdę też te pieniążki trafią dla mnie. No bo wiadomo, wykonuje się pewną pracę nie tylko w celach charytatywnych, też człowiek z tego musi żyć, zwłaszcza, że mam 3 dzieci i trzeba tą rodzinę było utrzymać. Doszło do tego, że zaczyna kopalnia przynosić złoto. Wystartowałam w 99, mając 30 tysięcy odwiedzających osób, więc ja marzyłam, żeby osiągnąć 60 tysięcy. Już o 100 tysiącach nawet nie marzyłam, bo 100 tysięcy osób miała Jaskinia Niedźwiedzia, Twierdza w Kłodzku, to mi nawet do głowy nie przyszło, że kiedykolwiek uda mi się przekroczyć tą ilość i być lepszym, atrakcyjniejszym od Jaskini Niedźwiedziej, czy też Twierdzy Kłodzkiej. To były moje takie 2 punkty wzorcowe. Ja marzyłam o tym, żeby osiągnąć tyle samo, co te 2 atrakcje. Zaczęłam wprowadzać zmiany na trasie, więc pojawił się górnik,
Górnik, który opowiada o ciężkiej pracy górnika, pojawił się alchemik Jan Hans Scharfenberg, który całą historię z arszenikiem opowiada. No oczywiście gnom, który tam gdzieś biega i straszy turystów. Takie rzeczy, które były chętnie przyjmowane przez turystów. Pojawiły się już na zewnątrz punkty sprzedaży, dodatkowe atrakcje, więc płukanie złota, ścianka alpinistyczna, bicie monety, odlewanie sztabek złoty, takie zatrzymywacze. Na początku było bardzo trudno finansowo, bo to wszystko było tworzone z tego, co się uzyska od turysty. Więc trzeba było szukać takich pomysłów tanich. I jednym z takich tanich pomysłów było utworzenie na naszej trasie Muzeum Przestróg, Uwag i Apeli. Czyli zbieraliśmy tabliczki BHP-owskie, które turysta przynosił. Jak turysta przynosił taką tabliczkę, to wchodził za darmo, to był bilet wstępu. No to jak się ludzie o tym dowiedzieli, bo daliśmy takie ogłoszenie do prasy i w radiu, to po jakimś czasie mieliśmy po prostu tutaj najazd turystów z tabliczkami BHP-owskimi, a te tabliczki były przecudnej treści. No dawniej wiadomo, miały strzec porządku, bezpieczeństwa. No i niektóre dzisiaj no, wzbudzają uśmiech na twarzy. No ja kocham takie niektóre o niesamowitej treści. Jedną z takich tabliczek mamy wywieszoną przed kasą, więc turyści mogą ją w każdej chwili przeczytać. Jest taki napis. Rolników obsługujemy szybko, sprawnie i życzliwie. Więc czasami tam jakiś turysta przychodzi, a nauczycieli? Więc nauczycieli oczywiście też obsługujemy szybko, sprawnie i życzliwie. Ta tabliczka po prostu jest cudna. Inna tabliczka to rolniku nie myj jaj przed skupem. Rewelacyjną też tabliczką jest drabina dla celów gospodarczych, zabrania się ewakuowania osób niepełnosprawnych. Więc o co tu chodzi w tym wszystkim? No ale takie tabliczki są, cieszą. No dużym naszym takim marzeniem jest zdobycie tabliczki z Walimia, gdzie jest przystanek autobusowy. Taka tabliczka z napisem Walim na żądanie. Więc też chcielibyśmy bardzo taką tabliczkę zdobyć. Burmistrz Walimia powiedział, że jeżeli będzie tam wznawiał, to na pewno taką tabliczkę dodatkową jeszcze zamówi do naszego muzeum. Chyba niebywałą atrakcją jest kolejka podziemna, której nie było do tej pory. Co roku staraliśmy się wprowadzić nowy element atrakcyjny po to, żeby turysta, który był u nas już jednego roku, dzwoniąc, pytał się, a co tam nowego? A mamy, a w tym roku mamy i mówimy co. I tak jak właśnie powstało Muzeum Przestróg, Uwag i Apeli, potem powstało Muzeum Minerałów, później powstał Płukanie Złota. Może mówię już nie w tej kolejności, co faktycznie to powstawało, to już jest 15 lat mojej pracy, ale co roku było coś nowego. A przez te wszystkie lata marzyliśmy o tym, żeby udostępnić poziom Sztolni Czarnej Dolnej. Sztolnia Czarna Dolna jako jedyna sztolnia w Złotym Stoku w 1945 roku została zniszczona przez Niemców. W 1945 roku Niemcy, kiedy oddawali kopalnie Polakom, oddali kopalnie w idealnym stanie. Pole Zachodnie, gdzie było 220 km chodników. Oddali w idealnym stanie pole Góry Krzyżowej. Oddali laboratorium, oddział złota, nawet z laborantem niemieckim, który przyuczał Polaków, jak się odzyskuje złoto. No pełna kultura. Wszystko było oddane nam na tacy. Za wyjątkiem Sztolni Czarnej Dolnej, która wyleciała w powietrze w 5 miejscach. Można było wejść w głąb Góry Sołtysiej z 5 różnych miejsc i te wszystkie wyjścia zostały zniszczone przez Niemców. Tajemnica. Dlaczego? Pięknie cały czas. No wiadomo, fantazja ułańska nam się włączyła. Tam musi być skarb. No wiadoma rzecz. Po coś te zawały były wykonywane i mocno wierzymy, że ten skarb jest. Pięknie nam się dzieje, bo co jakiś tam czas prowadzimy prace eksploracyjne i co jakiś tam czas udaje nam się przejść jakiś zawał, odkrywamy nowe chodniki, które do tej pory nikt nie widział i całe szczęście nie znajdujemy nic. Jest ta ciągła nadzieja, że za tym kolejnym zawałem, więc ciągle bawimy się, ciągle szukamy. I tak właśnie było w Sztolnią Czarną Dolną i odgruzowaniem potężnego zawału, który gdyby był wykonywany przez firmę profesjonalną górniczą, kosztowałby nas około 1,5 miliona, więc byliśmy załamani, bo tyle pieniędzy to ohoho, jeszcze długo nie będziemy mieli. Więc zrobiliśmy to systemem gospodarczym i zatrudniłam górnika, no po prostu przecudnego człowieka z uprawnieniami, ale przede wszystkim z niesamowitą miłością do chodników, do górnictwa, Tadeusz Gotkowski. Człowiek z pasją, człowiek, który stracił pracę, bo akurat zamknięto kopalnię w Boguszowie Gorce i był bezrobotny. Przyjechał tutaj pewnego dnia w 2004 roku. Ja mówię, panie Tadeuszu, pan mi spadł z nieba. Właśnie już stać nas na kogoś, żeby mógł ten zawał pomaleńku przebierać. Tadeusz pracował nad tym zawałem 9 miesięcy. Ten zawał został usunięty. Zobaczyliśmy znowu nowe chodniki, w którym nie było bursztynowej komnaty, ale jest
jest kolejny zawał, za którym na pewno coś jest. I tak udostępniliśmy kolejny poziom, poziom 9, gdzie turyści już dzisiaj mogą wyjeżdżać pomarańczowym tramwajem. Ale zanim to do tego doszło, to turyści wychodzili po prostu tym chodnikiem, a my szukaliśmy takiej atrakcji. I tą kolejną atrakcją okazał się pomarańczowy tramwaj, czyli musieliśmy zmienić tory, bo tory oryginalne były na przykład rozstaw szyn 50 cm, taki nietypowy rozstaw. Udało nam się znaleźć kolejkę, na przykład taką maszynkę tego Eldaga o rozstawie 60 cm, więc całe to torowisko musieliśmy poszerzać. W Strzelcach Opolskich nam takiego Eldaga wyremontowano, zrobiono nam tam również 5 wagoników 10-osobowych i na dzień dzisiejszy, już trzeci rok, wywozimy turystów spod podziemnego wodospadu, no jednego z takich większych atrakcji w naszej kopalni. Bo przez te wszystkie lata do tej pory turyści schodzili 8 pięter do wodospadu, podziwiali go, a później 8 pięter do góry z powrotem. I to takie było uciążliwe i przepustowość też tego wyrobiska była ograniczona. A na dzień dzisiejszy turyści schodzą, podziwiają, zachwycają się, schodzą na poziom 9 i wyjeżdżają na zewnątrz pięknym pomarańczowym tramwajem. No i muszę powiedzieć, że tą trasę również zaliczyłem i jestem usatysfakcjonowany, że mogłem zwiedzić tą kopalnię wraz z żoną, no i podziwiać to, co kiedyś przynosiło ogromne zyski, a dzisiaj zadowala turystów. Cieszy nas bardzo, bo turysta, który do nas przyjeżdża, oprowadzany jest właśnie przez młodych, fantazją przewodników, w sposób też taki troszeczkę inny, to znaczy na wesoło, z takim poczuciem humoru, z odpowiednią ilością wiadomości, żeby też nie było przesytu datowego, to co mówiłam na początku. Bo to naprawdę, turysta nie zapamięta wszystkich dat. Ważne są istotne, te najistotniejsze i historie ciekawe. To ludzie zapamiętują. Na przykład jak ciężkie jest złoto. I kiedy pokazujemy ołowianą sztabkę, która jest niesamowicie ciężka i na pytanie, czy złota sztabka byłaby lżejsza czy cięższa tych samych rozmiarów od tej ołowianej, 99 turystów odpowiada, oczywiście, ołowiana jest najcięższa. I tutaj jest właśnie ten motyw edukacyjny. To właśnie jest to. Złoto jest najcięższe, no jest zdecydowanie cięższe, jeszcze raz cięższe od ołowiu. Więc takie rzeczy. Turysta może dotknąć, może zaglądnąć. W ten sposób turysta wychodząc naprawdę jest uśmiechnięty, jest zadowolony, zwłaszcza, że na zewnątrz może płukać złoto z dzieckiem, może wybić sobie sam monetę, odlać sztabkę złota, czy złoty papier, czy szukać diamentów, strzelać. Mnóstwo dodatkowych atrakcji, mnóstwo ławek za takich przyjaznych, gdzie można sobie właśnie usiąść, zjeść swoją kanapkę, wypić swoją herbatę, albo ewentualnie skorzystać z baru, ewentualnie z restauracji, która też od niedawna u nas funkcjonuje w Starej Kuźni. Można spędzić po prostu w bardzo miły sposób cały dzień. I okazuje się, że jest to już ogromny kombinat turystyczny, który uatrakcyjnia życie wszystkim turystom zwiedzającym Sudety. Przyjeżdża do nas już teraz co roku 150 tysięcy turystów. W tamtym roku przekroczyliśmy 150 tysięcy. No wielka radość. Tak jak wcześniej mówiłam, no marzyłam o tym, żeby osiągnąć tyle, co ma twierdza w Kłodzku czy Jaskinia Niedźwiedzia. Okazało się, że prowadząc coś z sercem, z pasją i z wielką wiarą, można spełnić swoje marzenia. Można wiele rzeczy zrobić. Ale to jest dzięki ludziom, bo firmę tworzą ludzie. I tutaj najistotniejsze są te osoby, które stoją na punktach, które oprowadzają, czyli przewodnicy. Ale istotna jest każda osoba, bo ta osoba ma kontakt bezpośredni z turystą, a turysta musi widzieć osoby uśmiechnięte, osoby, które się cieszą na widok. Tutaj wszyscy czekamy, uśmiechamy się do turystów, witamy ich i staramy się ten czas umilić w jak najlepszy sposób. Czyli miłość do tego, co się robi, przynosi efekty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam gorąco.